W zaległym meczu 18 kolejki trzeciej ligi grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze wągrowieckiej Nielby zremisowali bezbramkowo z Unią Solec Kujawski. Żółto-czarni mogli objąć prowadzenie w 13 minucie. Dawid Jasiński posłał długą piłkę do Michała Golińskiego. Futbolówka po jego strzale odbiła się od słupka. W drugim barażu, w drugim meczu podlegli, bo pierwsze wygrali z Chrobrym Gogów. Ale tak to wygrali w Ekstraklasie, to znowu wielki wydatek, nie? Tak to troszeczkę mniejsze pieniądze. Wiesz, że nas się stara, jednak władze starają się tak, że pomiędzy te dwie sekcje jest podział jakby 50 na 50, nie? A resztę dokładają sponsorzy prywatni, nie? Ile nam powinny iść na tylko i wyłącznie na młodzież, tak? Tak. A w pierwszym zespole, jak już powinny być płacone stypendia, tak? Pod koniec pierwszej połowy w bocznym sektorze boiska faulowany był pomocnik wągrowieckiej Nielby Jakub Mrozik. Arbiter podyktował rzut wolny. Po zagraniu w pole karne Dawid Jasiński podał do Jakuba Księżniakiewicza, który wpakował piłkę do siatki. Sędzia nie uznał gola, odgwizdując spalonego. Będzie coraz gorzej z tym sponsorowaniem. Na początku drugiej połowy w polu karnym padł Karol Gregorek. Sędzia nie dopatrzył się jednak faulu na naszym napastniku. Kilka minut później nasi piłkarze wyprowadzili szybką akcję. Goliński idealnym podaniem obsłużył Błażeja Nowaka. Nasz skrzydłowy uderzył z pierwszej piłki, a dobrym refleksem wykazał się Dominik Ostrowski. Po wrzucie z autu zagotowało się pod bramką Nielby. Niepewnie interweniował Michał Pytkowski. Na szczęście po chwili naprawił swój błąd i uratował drużynę od straty gola. Nielbiści domagali się odgwizdania rzutu karnego po zagraniu ręką jednego z obrońców Unii. W doliczonym czasie gry Michał Goliński zobaczył czerwoną kartkę za dyskusję z arbitrem. Nielba Wągrowiec zremisowała bezbramkowo z Unią Solec Kujawski. Tak, powiem, że w pierwszej połowie to zagraliśmy słabszą połowę. Ale to muszę zobaczyć na materiale wideo, czy na faktycznie jak Kuba Księżniakiewicz strzelał bramkę, to on był na spalonym, bo no pierwszy raz mi się zdarzyło, że po prostu no, mam duże wątpliwości co do sędziowania, bo dla mnie, szczególnie w drugiej połowie, było skandaliczne. A w drugiej połowie, no, byliśmy głową w mur, oni się cofnęli. Było sytuacji, ja uważam, że karny jak najbardziej dla nas powinien być. Nie gwiznął, no i stąd nerwowe ataki. No, mieliśmy kilka sytuacji i w końcówce Dawid Jasiński mógł oddać strzał zamiast podawać. I tak się to skończyło. Nie cieszy to jednak. Ubiegł. Wydaje mi się, że z takimi zespołami, które no, można powiedzieć są w dole tabeli, no, można powiedzieć, że na własne życzenie straciliśmy te dwa punkty, bo przyjeżdżając tutaj powinniśmy stworzyć więcej sytuacji podbramkowych, a wydaje mi się, że z przebiegu całego spotkania, no bodajże mój słupek tylko, mimo że poza dwoma strzałami, no to było wszystko, co dzisiaj w dzisiejszym meczu stworzyliśmy i wydaje mi się, że
chcąc wygrać tutaj mecz, powinniśmy stworzyć sobie o wiele więcej tych sytuacji podbramkowych. Tutaj była czerwona kartka dla Ciebie w samej końcówce meczu. Powiedz, co to była za sytuacja, dokładnie co tam się stało? No, ja tutaj nie chcę komentować, bo troszeczkę emocje mi poniosły, ale nie będę też tu się usprawiedliwiał, ale w sytuacji, gdzie piłkarz zagrywa drużynę przeciwnej ręką w polu karnym, sędzia stoi 2 metry, nie odgwizduje karnego, a bodajże minutę później Karol Gregorek przewraca się i przypadkowo ręką dotyka piłkę i sędzia po 15 metrach, gdzie Karol przeprowadził piłkę, odgwizduje rękę, no to chyba coś jest nie tak, wydaje mi się, i na pewno nie chcę tutaj komentować tego sędziowania, bo na pewno nie było na wysokim poziomie, ale no mówię, no mam nadzieję, że był tu jakiś obserwator i widział, że po prostu ci sędziowie się gubili i na pewno w końcówce no może troszeczkę nerwy mnie poniosły i na pewno stąd reakcja taka, że po wymianie zdań ze sędzią no dostałem czerwoną kartkę, ale no nie wiem, czy to było na czerwoną kartkę, ale tak sędzia uznał, dlatego nie będę tego komentował. Autobus z tyłu, nie mieliśmy co zrobić. No. Były okazje w pierwszej połowie, jedna bramka nieuznana, niby spalony, według mnie nic tam nie było. No ale nic. No. Musimy jakoś strzelić bramkę, no jak chcemy wygrywać mecze, no to musimy na zero z tyłu i coś tam trafi. No zobaczymy, no. Trzeba jechać teraz do Ostrowa i tam pokazać, co potrafimy. Mogliśmy dzisiaj się zbliżyć na 3 punkty do pudła, no nic, trzeba grać dalej. No.